Witam moi drodzy w kolejnym odcinku. Tym razem inny design, inne okulary. Niestety moje białe okulary zaginęły w akcji, co wyjaśni się w następnych odcinkach, oczywiście jeśli będziecie zainteresowani. Natomiast w tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o edytowaniu na YouTube'a, edytowaniu dla siebie, głównie tak naprawdę edytowaniu dla siebie, gdyż ja na przykład gdzieś tam od jakiegoś czasu, gdzie już mi było przede wszystkim stać kupić sobie jakąś kamerkę i gdzieś tam coś nagrywać, nagrywałem jakieś nasze wyjazdy na wakacje, jak młody dorastał, coś jak tam sobie robiłem koło chaty, czy jakieś takie pierdołki. Nagrywałem to na dysk twardy, robiłem sobie kopię zapasową, stwierdziłem, że w przyszłości po prostu sobie nauczę się edytować, potnę to, odrzucę to, co mi jest niepotrzebne, zarchiwizuję to i na stare lata po prostu będę się tym cieszył. Myślę, że jakbym nie podjął nauki tego online biznesu, gdzie totalnie nie wiązałem tego właśnie z YouTube'em czy z edycją, w zupełnie innym kierunku chciałem iść, to chyba bym po prostu zaczął uczyć się tego edytowania dopiero na emeryturze, także fajnie się stało, jak się stało. A więc chciałem Wam pokazać, jak edytować. W następnych filmikach pokażę Wam, jaką strukturę udało mi się stworzyć właśnie edytowania tych moich odcinków, gdzie na początku wyedytowanie jednego odcinka zajmowało mi ponad 20 godzin. Później udało mi się zejść do 10, trwało to 1,5 roku, ale warto było, dużo mnie to po prostu nauczyło. W tym momencie kończę swój 2-letni challenge, troszkę przedwcześnie. To miał być challenge taki, że wrzucam jeden odcinek tygodniowo przez 2 lata, czyli wychodzi 104 odcinki, w tym momencie mam 76. Zresztą kto wie, może dociągnę do końca tego challenge'u, do tych 104 odcinków. Natomiast skupię się bardziej już na jakości, a nie na ilości. Wiadomo, że algorytmy YouTube'a lubią właśnie, jak się wrzuca jak najwięcej filmików, te daily vlogi na pewno gdzieś tam popychają proces zdobywania subskrybentów i docierania do większej grupy osób. Natomiast ja już skupię się bardziej na jakości i bardziej na zabawie związanej właśnie z edytowaniem, stworzeniem filmików. I tyle, na to po prostu trzeba mieć czas. To, co chciałem przekazać do tej pory, to przekazałem. Jestem zadowolony ogólnie z tego jakiegoś tam mojego rozwoju, edytowania tych filmików, więc już na spokojnie. Challenge to challenge, wymaga poświęcenia, ale czasami jest potrzebny, żeby się rozwijać, ale tak jak mówię, już po prostu na spokojnie. Także ja chciałem ogólnie zachęcić do tego, żeby ludzie uczyli się edytować te filmiki dla siebie, niekoniecznie na YouTube, natomiast jeśli ktoś będzie czuł się na siłach i będzie chciał stworzyć swój kanał, to ja też pokażę, jak po prostu ja to robię kroczek po kroczku. Jeśli chodzi o zarabianie na YouTubie, to na pewno nie jest to łatwy chleb i trzeba rozciągnąć to w czasie, wymyśleć sobie jakieś plany na lata, a przecież musimy płacić rachunki, żyć, cieszyć się życiem, więc jest to na pewno dużym wyzwaniem. Coraz bardziej moim zdaniem będzie popularny ten marketing afiliacyjny, czyli zarabianie na reklamowanie produktów lub firm pod linkami afiliacyjnymi. Zobaczymy, mogę się mylić, sam jestem ciekawy, jak się to będzie rozwijało. No i tyle, zobaczymy. Łatwiej na pewno, jeśli chodzi o zarabianie w sieci, moim zdaniem jest uczycie po prostu handlu. Handel zawsze był, jest i będzie. Są platformy sprzedażowe, które dają możliwości właśnie sprzedawania fizycznych produktów. Zresztą ogólnie na internecie można próbować zarabiać na wiele sposobów. Warto się po prostu rozeznać, jeśli ktoś się interesuje taką tematyką. No i tyle. Przyszły mi naklejki. Dołączam je do swojej kolekcji, gdyż wszystkie te brandy, które tutaj widzicie, przyczyniły się do powstania tego mojego kanału i robienia tego, co lubię. Szanuję, pomimo wad, świat ogólnie nie jest idealny, także jest to zrozumiałe. Więc to tyle. Uczcie się edytować. Ja na tyle, ile dam radę, pokażę Wam, jak to robić, jak robić to krok po kroku. Będę ogólnie rozwijał temat edytowania. Ja chciałbym, żeby ludzie sobie po prostu edytowali dla siebie, żeby bawili się tym. Często jest tak, że mamy pochowane te kamery gdzieś po szufladach, nagrywamy, mamy pełno materiału na dyskach twardych. W wolnym czasie, nie wiem, gdzieś tam scrollujemy Facebooka albo oglądamy jakieś filmy, albo jakieś, nie wiem, seriale. Tak naprawdę można by było zrobić coś dla siebie, nauczyć się czegoś, tworzyć sobie coś po swojemu. No i tyle. Dużo zdrówka, miłości i szczęścia. Do zobaczenia za tydzień. Hej!